Na raport zaprasza Martyna Nowicka-Wilk. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z regionu, a wśród nich między innymi wariant trasy kolei dużych prędkości został wybrany. Pracownicy Rafako podziękowali przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej za pomoc. Nieuczciwy naczelnik zatrzymany przez śląskich policjantów. Podjęta została decyzja w sprawie wyboru wariantu trasy kolei dużych prędkości przechodzących przez Śląsk. Będzie to trasa niebieska, wariant W72. To jest skandal. Tak zaczyna się post, który pojawił się dzisiaj na stronie Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zorganizowanego spotkania ministra Marcina Horały z wojewodą śląskim w sprawie wyboru wariantu budowy trasy kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego, na którym, jak informuje Urząd Marszałkowski, nie został wpuszczony członek zarządu Krzysztof Klimosz, reprezentując marszałka Jakuba Chełstowskiego. Na spotkanie nie zostali również wpuszczeni mieszkańcy zagrożeni wysiedleniem w związku z budową kolei dużych prędkości. Jak podkreślił marszałek województwa Jakub Chełstowski w social mediach, jest to skandaliczna sytuacja. Przypomnijmy, że spotkanie Jarosława Wieczorka i ministra Marcina Horały dotyczyło ogłoszenia wyboru wariantu trasy. Jak informuje marszałek województwa, dopiero po kłótni wpuszczeni zostali radni Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik i Katarzyna Stachowicz. Udało nam się skontaktować z radnym Sejmiku Grzegorzem Wolnikiem. Znaczy usłyszeliśmy, że jest bardzo pięknie i że po prostu będziemy opływać w dostatek i że w ogóle po prostu Śląsk rozwinie się jeszcze szybciej niż się rozwija. To oczywiście jest taka jakaś dziwna propaganda sukcesu, bo my nie będziemy mieli z tego CPK, KDP absolutnie nic. To są tylko w tym momencie przymusowe wywłaszczenia, niszczenie życia mieszkańcom, zupełne nieliczenie się z ich interesami i po prostu będziemy dalej walczyć o to, żeby od tego projektu odstąpiono. W takim razie proszę powiedzieć wszystkim naszym widzom, jaki wariant został wybrany. Wybrany został tak zwany wariant niebieski, czyli W72, który przechodzi na terenie gminy Czerwionka Leszczyny przez miejscowość Szczejkowice i Palowice. W Palowicach przechodzi tuż obok zabytkowego drewnianego kościoła. Tam ma powstać 8-metrowy nasyp z 4 torami u góry. No wyobraźcie sobie Państwo, że 8 metrów, no to są dwie kondygnacje. No i niektórym taki nasyp będzie przechodził tuż pod oknami. Będziemy nadal protestować i będziemy również Was jako wolne media prosić o to, żebyście nas wspierali, a nawet jeżeli nie wspierali, to przynajmniej rzetelnie informowali, bo to co czynią media prorządowe, no woła pomstę na nieba. Wczoraj podczas wizyty Donalda Tuska w Raciborzu przedstawiciele NSZZ Solidarność w imieniu pracowników firmy Rafako podziękowali przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej za pomoc i wsparcie w sprawie sporu na linii Tauron-Rafako, do którego doszło na początku roku. Przypomnijmy, że do spotkania byłego premiera przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska ze związkami zawodowymi w spółce Rafako doszło 20 stycznia. Spotkał się z nimi w sprawie sporu na linii Tauron-Rafako w sprawie budowy bloku energetycznego w Jaworznie, gdzie w wyniku sporu Tauron domagał się zapłaty wysokiego odszkodowania, co mogło spowodować upadłość spółki. Jak informował Tauron, od momentu ukończenia budowy bloku 910 w Jaworznie przez firmę Rafako pojawiały się częste problemy techniczne. Zarząd firmy Rafako w czwartek 12 stycznia w specjalnym oświadczeniu poinformował o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Na odpowiedź Tauron wytwarzanie nie trzeba było długo czekać. Firma Taurona, by uchronić Rafako przed upadłością, zaproponowała współpracę. Nie dalej jak wczoraj wieczorem pojawił się komunikat o tym, że właśnie można się dogadać, proszę Państwa, można się dogadać. Naprawdę. Nie trzeba w ten sposób, jak było to wcześniej załatwione. Można się dogadać. Miło jest, kiedy właśnie ludzie nie tylko patrzą na to, że polityka jest najważniejsza. Tak jak pan powiedział, pan nie jechał zbijać kapitału politycznego w Rafako, tylko przyjechał pan zwyczajnie pomóc ludziom, prawda? I dzięki panu, dzięki temu, że usłyszało o nas wtedy wielu ludzi, mam nadzieję, że też dotarło to do wszystkich tych, którzy decydowali o tym.
stało się to, co tak naprawdę powinno się stać, czyli po prostu dogadanie. Dogadanie, czyli mamy już tutaj założenia do ugody i panie premierze, jeszcze raz w imieniu pracowników Rafako, tutaj my reprezentujemy związki zawodowe, spotykaliśmy się już wcześniej. Jeszcze raz naprawdę oprócz tych podziękowań, które żeśmy panu wysłali, chcemy, ponieważ mamy okazję, jest pan blisko, chcemy naprawdę tutaj osobiście panu bardzo serdecznie za to, że pan nas pomógł, że pan nas wsparł. Chcemy jeszcze raz bardzo serdecznie panu podziękować. Również wczoraj każda z firm na swoich stronach internetowych opublikowała informację dotyczącą przyszłej ugody w sprawie projektu Jaworzno. Ja jestem bardzo poruszony, bo kiedyś umawialiśmy tutaj na wizytę w Raciborzu w firmie Ensol, to pan poseł Wojciech Saługa i pani poseł Gabriela Lenartowicz, czyli te osoby, które mnie zaalarmowały, rozmawiali z wami wcześniej i mówili: przyjedź do Rafako, może uda się pomóc jakoś. I ja jak pamiętacie państwo, nie byłem pewny, czy to jest najszczęśliwszy pomysł, no bo wiadomo, jaka jest atmosfera polityczna w Polsce, dość konfliktowa, ale w sumie okazało się, że wasz pomysł i ta moja obecność rzeczywiście chyba trochę pomogła, bo zmotywowała, może zdopingowała do działania, więc dla mnie to jest największy prezent z możliwych, że mogę, no nie będąc u władzy, nie mając narzędzi poza donośnym głosem czasami, dobrą wolą, że mogłem pomóc. Dzięki ugodzie, która powstała na linii Tauron-Rafako, tysiące pracowników może być spokojnych o swoje stanowiska pracy. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzą postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez naczelnika wydziału jednego z urzędów w Kłobucku. Urzędnik tak ustawiał przetargi, aby realizacja różnych przedsięwzięć trafiała do zaprzyjaźnionych przedsiębiorców. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali naczelnika wydziału jednego z kłobuckich urzędów, który miał sporo na swoim sumieniu. Jak ustalili śledczy, w latach 2021-2022 nieuczciwy urzędnik w taki sposób ustawiał przetargi na zamówienia publiczne, żeby umowy podpisywane były z konkretnymi wybranymi przedsiębiorcami. W ten sposób umowy były podpisane na kwotę blisko 400 tysięcy złotych. Policjanci w tym samym dniu, w ubiegły poniedziałek, zatrzymali również dwóch przedsiębiorców, którzy współpracowali z nieuczciwym naczelnikiem. Śledczy w tej sprawie planują już kolejne zatrzymania, a wobec podejrzanych prokurator zastosował już kary. Prokurator zdecydował o tym, że tych trzech mężczyzn zostanie teraz objętych policyjnym dozorem. Poza tym mają również wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości po 25 tysięcy złotych oraz policjanci zabezpieczyli także mienie o wartości blisko 500 000 złotych. Naczelnik urzędu w Kłobucku dodatkowo został zawieszony w czynnościach służbowych. Mężczyznom za dokonany czyn grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Od wczoraj w katowickim Spodku trwają ogólnopolskie targi edukacyjne, które przyciągają grono młodych ludzi, którzy szukają nowej ścieżki zawodowej. Trwają ogólnopolskie targi edukacji w katowickim Spodku. Jest to wyjątkowy czas dla młodych osób, którzy szukają swojej uczelni na dalsze lata nauki. Wybór uczelni jest bardzo zróżnicowany, a także frekwencja uczestników dopisała w 100%. Wczoraj i dziś przychodzi do nas młodzież, gdyż mamy tu ponad 60 uczelni z naszego regionu i z całej Polski. Są to odwiedzający to maturzyści, osoby troszkę młodsze, które chcą zaplanować sobie swoją dalszą karierę naukową, nazwijmy to ogólnie, czy swój rozwój taki osobisty, związany z późniejszym startowaniem w dorosłość i poszukiwaniem jakiejś ciekawej pracy. Wśród wystawców nie tylko znalazły się z uczelni z województwa śląskiego, ale także z Krakowa, Warszawy czy z Rzeszowa. Bardzo duże zainteresowanie. Pytają się przede wszystkim o lotnictwo bądź architekturę, gdyż u nas są to takie dwa kierunki przewodnie. Kolega jest z pilotażu, także odpowiada na wszelakie pytania. Ja też tutaj jestem z kierunku z inżynierii medycznej oraz zarządzania inżynierii produkcji, także też bardzo chętnie odpowiadam na pytania. Bardzo chętnie korzystają. W zeszłym roku byliśmy, widać sporą różnicę frekwencyjną na ten rok, jeżeli chodzi o korzyść. Rzeczywiście po pandemii te targi wróciły, ludzie chętnie przychodzą, chętnie się dowiadują o ofercie, są bardzo zainteresowani studiami, tak więc no jest co robić, jest z kim rozmawiać. Już wkrótce płacenie za usługi turystycznym bonem będzie niemożliwe. Termin na pobranie i wykorzystanie bonu mamy bowiem tylko do końca marca 2020.
2023 roku. Urzędnicy przypominają, że można nim także zapłacić zaliczkę na wypoczynek, który odbędzie się po 31 marca bieżącego roku. ZUS przypomina, że 31 marca upływa termin na pobranie bonu turystycznego uprawniającego do dofinansowania do wypoczynku dziecka. Rzeczywiście 31 marca to ostatni dzień, kiedy można dokonać transakcji bonem turystycznym. W naszym województwie na 485 tysięcy przyznanych bonów 330 tysięcy zostało całkowicie wykorzystanych. Niestety jeszcze jest 154 tysiące bonów, które zostały aktywowane, ale częściowo nimi zapłacono bądź w ogóle nie zapłacono. Są też bony, których w ogóle jeszcze nie aktywowano, to około 48 tysięcy. Zatem przypominam, mamy jeszcze kilka dni na to, żeby pewne rzeczy pozałatwiać. Warto wiedzieć, że bon turystyczny trzeba aktywować do końca marca, ale wykorzystać go można w późniejszym terminie. I rodzice mogą tym bonem zapłacić teraz do końca marca, natomiast sama usługa, pobyt w hotelu, impreza turystyczna, kolonia, zielona szkoła, wszystko to może się odbyć po 31 marca, natomiast sama transakcja musi się odbyć do 31 marca. Aktywacja bonu jest bardzo prosta. Co do zasady, bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na dziecko. Szukać go należy w zakładce Polski Bon Turystyczny. Kliknąć na tą zakładkę, już system poprowadzi nas, jak aktywować ten bon. Będzie potrzebny adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Płatności bonem przyjmują podmioty, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. Można go wykorzystać na pobyt w hotelu, w agroturystyce, na wycieczki, nawet wycieczki jednodniowe, pod warunkiem, że tym bonem płaci się dwie usługi, na przykład zwiedzanie i jakiś posiłek, więc możliwości jest mnóstwo. Wczoraj, 21 marca, w Europarlamencie odbyła się europejska premiera spektaklu pod tytułem Mianują mnie Hanka. Na sali było obecnych ponad 200 gości, w tym premierzy Marek Belka, Leszek Miller i Włodzimierz Cimosiewicz, a także europosłowie z innych partii oraz krajów. Za śląskie wydarzenie w Brukseli odpowiedzialny był europoseł Łukasz Kochut. Spektakl poprzedzała debata o śląskim dziedzictwie jako istotnej części europejskiej kultury i historii, na którą licznie przybyli zarówno urzędnicy unijni, ale także Ślązacy i Polacy pracujący w Belgii. Ty się Ślązoczka! Ty się nie będziesz sprzedawać światu! Za byle jakie cicidełka, ty miej swój honor! Duplikowali mi. Na zakończenie serwisu zapraszam na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. W dniu dzisiejszym trwał protest właścicieli firm transportowych. 11 kolumna z około 300 ciężarówkami ruszyła z prędkością około 40-50 km na godzinę drogą ekspresową S2 z węzła Ostrówkania w stronę Warszawy. Utrudnienia są także na S8 i drodze krajowej nr 50. Przewoźnicy domagają się zakazu wjazdu na czep zarejestrowanych na Białorusi i w Rosji, zakazu działalności firm o kapitale białoruskim i rosyjskim, odpowiedzialności nadawcy towaru za płatność, za transport oraz przywrócenia zezwoleń dla przewoźników ukraińskich i powiązanie ich z odpowiednią normą emisji spalin. To już kolejny dzień trwających zamieszek w Paryżu. Demonstranci protestują przeciwko forsowanej przez prezydenta Emmanuela Macrona reformie emerytalnej. Część z nich żąda również dymisji szefa państwa i francuskiego rządu. Na niektórych stacjach benzynowych w kraju nie ma obecnie benzyny ani oleju napędowego. Najtrudniejsza sytuacja jest w południowo-wschodnim departamencie Delta Rodanu, ale niedobór paliwa stopniowo rozprzestrzenia się na resztę kraju. W dzisiejszym raporcie to już wszystko. Już za chwilę na naszej antenie program Gości Dnia, w którym porozmawiam z senatorem Wojciechem Piechą m.in. na temat wariantu trasy kolei dużych prędkości w naszym regionie. Następnie Monika Taranczewska połączy się z europosłem Łukaszem Kochutem, z którym porozmawia na temat wyjątkowego spektaklu. Już teraz serdecznie zapraszam, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.